tutaj Magda, dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii, którą wydaje mi się, że bardzo polubiliście, a która jest tak, pojawia się raz na jakiś ruski vlog, ale chcę do niej wrócić, bo w sumie sprawia mi przyjemność nagrywanie tego i czytanie tego i czytanie komentarzy od Was pod takimi odcinkami, a mianowicie czytanie słabych opowiadań na Wattpadzie. W opisie na dole będziecie mieć podlinkowaną playlistę z odcinkami z tej serii, bo pojawiły się wcześniej 3 odcinki i polecam obejrzeć wcześniej wszystkie te 3 odcinki, teraz jest 4. Ta seria bardzo powoli ciągnie się do przodu, ale jeśli Wam się spodoba, to naprawdę dajcie łapkę w górę, to będzie dla mnie sygnał, że podoba Wam się ta seria i napiszcie o tym też w komentarzach na dole, czy chcecie więcej takich odcinków z tej serii. No i jak zwykle w komentarzach na dole możecie podać tytuły, podlinkować słabe opowiadania na Wattpadzie i te dobre opowiadania na Wattpadzie. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków z tej serii, to wiedzcie, że chcę, żebyście traktowali ten odcinek tak czysto humorystycznie. Ten odcinek nie ma jakoś tam na celu skrzywdzić nikogo. Jeśli pojawiło się tutaj wasze opowiadanie, to przepraszam. Mam te wszystkie screeny tych opowiadań, tych fragmentów zapisane w telefonie. Czasem przerażają mnie ilości wyświetleń tych opowiadań, jakby, no na przykład to, 109 tysięcy wyświetleń, to jest bardzo dużo. Nie zawsze też będę podawać tytuły opowiadań, bo jakby nie chcę absolutnie robić jakieś tam nagonki na autorów tych opowiadań i tam, żebyście pisali, że ale słabe opowiadanie, absolutnie tego nie chcę. To jest odcinek tylko i wyłącznie w celach humorystycznych. Opis tego opowiadania. Orgazm. Widzisz to słowo i myślisz, że to gorące, prawda? Źle. Nikt nie myśli tak, widząc to słowo. Co jeśli masz go wiele razy dziennie, przed swoją klasą, przed swoimi nauczycielami, swoimi przyjaciółmi, swoją mamą? Harry Styles jest 17-latkiem z Anglii, u którego właśnie zdiagnozowano RGS, zespół niespokojnych genitaliów. Wydaje mi się, że coś takiego jest, w sensie nie wiem, czy to się tak konkretnie nazywa, ale kiedyś widziałam taki program, że rzeczywiście jest takie coś i to się jakoś tam chyba operacyjnie leczy, ale to chyba nie działa w taki sposób, jak tutaj zostało opisane. A zgadniecie, kto przygotowuje projekt o tej dolegliwości na swoje zajęcia z medycyny? 18-letni Louis Tomlinson. Wyobraź sobie, że jęczysz podczas testu z algebry. Jak teraz brzmi dla ciebie słowo orgazm? Brzmi tak samo, jak brzmiało, zanim przeczytałam opis tego opowiadania. I wydaje mi się, że jakby ta choroba, która nie do końca wiem, że, czy tak się nazywa, ale wiem, że coś takiego serio jest, to ona chyba w taki sposób nie działa, jak tutaj zostało opisane. Ale przeraża mnie ilość wyświetleń właściwie. 109 tysięcy wyświetleń i 47 części? Ktoś napisał 47 rozdziałów na ten temat? Dalej mam fragment pewnego opowiadania. Twój pan, rozumiem cię po części, jestem tu z tego samego powodu. Zmieńmy temat. Skąd taki nick? Uległa sunia. Od kilku lat interesuję się tematyką BDSM i pomyślałam, że fajnie będzie popisać z osobami też zainteresowanymi tym tematem, twój pan. To dobrze trafiłaś. Wink face. To tak fajnie brzmi po angielsku, po polsku jakoś tak mrugająca buźka. Ile masz lat? Uległa sunia, mam skończone 15 lat. Ja wiem, że takie opowiadania bardzo często piszą, nie wiem, jakieś niewyżyte dziesięciolatki. To mnie czasem przeraża. Nawet nie czasem, są często. Ale w wieku 15 lat, wiecie, ja w wieku 15 lat czułam się jak jakiś bachor. Czasem mam takie, czy rzeczywiście są na świecie 15-latki, które interesują się takimi rzeczami? Gdzieś no pewnie są. To ja byłam jakąś nietypową 15-latką, która czuła się jak jakiś bachor. Teraz mam opowiadanie, które przeczytam Wam nawet, przynajmniej jego fragment. Otóż opowiadanie nazywa się Przygody Szczotki Klozetowej i ma 42,9 tysięcy odczytów. Prawie 43 tysiące wyświetleń! Opis. To niesamowite przygody tytułowej szczotki klozetowej imieniem Zosia Sedes. Czytaj. Jestem przekonana, że to jest jakiś bait, ale nie będę w to wnikać. Prolog. Rozdział. 12 tysięcy wyświetleń. A, czyli jednak część chyba się poddała. Zacznę od samego początku. Nazywam się Zosia. Zosia Sedes. Mam 8 lat. Właśnie się przeprowadziłam. Wcześniej mieszkałam w popularnym sklepie na dziale łazienkowym. Teraz mieszkam w bogatej dzielnicy w domu szejka truskawki. O co chodzi z tą truskawką? Moim najlepszym przyjacielem jest spłuczek Andrzej. Razem ze spłuczkiem kochamy się bawić. Naszą ulubioną zabawą jest wodospad Niagara. Nasz wodospad jest zielony lub niebieski. Zależy, co spłuczek dostał do jedzenia. W sensie co?
Chodzi jakby o środki czystości, czy o co? Rok temu straciłam rodziców w wypadku samochodowym, kiedy brutalnie transportowano nas do szejka Truskawki. Jego żony szejkowej Maliny i ich dzieci Poziomek od kilku tygodni planują ucieczkę. Pewnego dnia myłam sobie swoje sztywne, nylonowe, kolorowe włosy w bystrej niebieskiej wodzie mojej prywatnej Niagary. Jezu, te opisy! Podjęłam ostateczną decyzję o ucieczce. To będzie dziś, teraz, w tej chwili. Kurczę, wciągnęłam się, nie będę ugrywać. Ucieczka przez rury kanalizacyjne raczej nie wchodziła w grę. Postanowiłam użyć podstępów. Skoczyłam do kosza na odpady sanitarne. Sprzątająca ubikację babci klozetowa wyrzuciła mnie na śmietnik. Byłam wolna. Kiedy zwiedziłam śmietnik, mój nowy tymczasowy dom, poznałam sympatycznego mopa. Fana muzyki reggae. Miał długie dready, trochę brudne. Ale co się dziwić, sprzątał w sklepie muzycznym. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia, lecz gdy spojrzałam drugi raz, to jakoś mi przeszło obok mnie. Ujrzałam kogoś takiego samego jak ja, ale to jest smutne. Przynajmniej z perspektywy tego mopa. Jego głowę zdobił piękny niebieski rok. Dowiedziałam się, że jest podróżnikiem i pracował w wielu miejscach. Mówili na niego pucuś postrach wucetów. Lecz naprawdę nazywał się Stan Szczota z domu Przepychacz. Zrozumiałam, że to najwspanialszy facet, jakiego spotkałam. To szczota mojego życia. Ale to romantyczne. Wciągnęłam się. No nie będę ukrywać, nie dziwię się, dlaczego to ma tyle tysięcy wyświetleń. Teraz opowiadanie, których na odpadzie jest pełno. Nazywam się Anna Smith. Mam 16 lat, pochodzę z miasteczka Erith. Moja mama popełniła samobójstwo, kiedy miałam 10 lat. Ojciec jest alkoholikiem i znęcą się nade mną. To ja, oczywiście, zdjęcia. Siedzę w pokoju i nagle widzę, że drzwi się otwierają i wchodzi ojciec. Podejdź do mnie, krzyczy. Wstaję bez słowa i podchodzę do niego, a on uderza mnie. Upadam na podłogę i zaczynam płakać, a on wychodzi. Wstałam z podłogi i szybko wzięłam walizkę, spakowałam się, po czym otworzyłam okno i wyskoczyłam przez nie. Biegłam najszybciej, jak tylko się da. Wywaliłam się, ej! Tej całej ucieczki zmieniła płeć? Dopiero teraz to wychwyciłam. Wywaliłam się i upadając uderzyłam się o coś głową. Ja wiem, że to jest tylko błąd, ale tak śmiesznie się takie rzeczy czyta. Dzień drugi. Otwieram oczy. Gdzie ja jestem? Myślę zdumiona, znajdując się w pięknym, różowym pokoju. O, obudziłaś się. Jestem Ads Jones. Mam 19 lat. Mówi lekko, uśmiechając się. No i oczywiście zdjęciem. Gdzie jestem? Jesteś u mnie w mieszkaniu. Przyprowadziłem cię, bo leżałaś nieprzytomna na trawie. Jesteś głodna? Pyta mnie Ace. W sensie jakby to jest błąd, ponieważ to jesteś głodna powinno być w tym samym jakby myślniku, co było wcześniej. Bo to mówi ta sama osoba. Tak tylko na przyszłość. Tak, to chodź zrobię ci śniadanie i przy okazji oprowadzę cię po domu. Mój pokój, moja łazienka, kuchnia, pokój Ace, łazienka Ace, jak zwykle, pełno zdjęć, bo ciężko opisać kuchnię, prawda? Powiedzieć, że brązowe meble albo coś takiego. Nie wymagamy nie wiadomo jakiego opisu, ale okej. Sobie zjadła płatki z mlekiem, dobrze, nasypuję płatki, zalewam mlekiem i daję mi. Wiesz co, muszę ci coś powiedzieć, co? Pytam zaskoczona, ale nie daję tego po sobie poznać. Od dzisiaj to twój nowy dom i mam kilka zasad, które musisz przestrzegać. Jeśli którąś z nich złamiesz, będzie kara. Nowy dom? Kara? Myślę bardzo zaskoczona, aż spadłam z krzesła. Jakie są kary? Kary są różne. Są łagodniejsze i surowsze. A zasady są takie. Masz mówić do mnie, tatusiu. Jakby nastolatki mają straszną obsesję na punkcie tego tatusiu i w ogóle córeczka i nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego nastolatki mają na punkcie tego obsesję. Nie oglądasz telewizji, kiedy ci nie pozwolę. Nie kłamiesz. Jeśli masz jakiś problem, mówisz mi o nim. Ubierasz się w to, co ja ci naszykuję. Słuchasz mnie bardzo. Nie złościsz się o byle co. Nie przeklinasz. Zachowujesz się grzecznie, nie pyskujesz. Tylko ja mogę cię dotykać. Zjadłaś? Tak. To idź do pokoju. Tam masz naszykowany strój na dziś. Ubrałam się w to i poszłam mu pokazać. Wyglądasz pięknie. Dziękuję, tatusiu. Jakby... Wiecie, pomijając już fakt, że to jest syndrom stokholmski w ogóle, ale jakby nie rozumiem, dlaczego nastolatki tak strasznie podniecają się takimi rzeczami, takimi, wiecie, porwaniami i w ogóle syndromem stokholmskim. O co chodzi? Czego brakuje w życiu tym nastolatkom? Albo nawet dzieciom, bo to zazwyczaj piszą
przynajmniej tak mi się wydaje, jakieś 10-latki wzwyż do powiedzmy 15 lat, bo wydaje mi się, że reszta chyba wie, gdzie wstawić przecinki albo nie popełnia jakichś takich podstawowych błędów. Ten opis to jest powód, dla którego naprawdę powinno zwracać się uwagę na polski, na język polski i w ogóle. Ona, nieśmiała, wrażliwa i krucha, zawsze pomocna, troszeczkę głupiutka, ale słodziuchna. On, wredny, bez serca, zazdrosny, zaborczy, szybko się denerwuje, dla niego kobiety to są jak skarpetki, arogancki, samolubny, mściwy, bo oczywiście, mściwy, arogancki, brutalny, jeszcze najlepiej agresywny chłopak, to najlepszy po prostu ideał dziewczyn i każda dziewczyna chce mieć agresywnego chłopaka. Oczywiście, każda dziewczyna o tym marzy. Nie rozumiem dlaczego, wydaje mi się, że tutaj są jakieś złe wzorce i w ogóle. I teraz uwaga, nigdy się nie znali, nigdy się nie widzieli, nigdy nie poznali się. Czy coś z tego może wyniknąć? Nic z tego nie wyniknie, kiedy się nie poznali. W sensie oni nigdy się nie poznali. To co z tego może wyniknąć? Weszła do wielkiej sali o godzinie 10, poszła do swojego stołu, gdzie siedział jej chłopak razem z kolegami. Podeszła do niego i wsiadła, pocałowali się na powitanie i zaczęli jeść. Wszyscy patrzyli na nich oczami pomarańczy. Chciałabym wiedzieć, o co chodzi z tymi oczami pomarańczy. Jakby wkurza mnie brak przecinku, bo wtedy akcja tak pędzi, że nie nadążamy na czytanie. Byli zdziwieni, że ta dwójka jest parą. Dzisiejsze popołudnie Hermiona i Tio postanowili teleportować się do Lidl Monar. Monor. Manor. Tio poszedł się przebrać. To samo zrobiła Hermiona. Dlaczego Tio jest z dużej, a Hermiona z małej? To raz. A dwa. O co chodzi z tymi oczami pomarańczy? Czy kiedy obchodzę urodziny? Nie. A chciałbyś się dowiedzieć? Nie. To jest biały tekst na podryw. To opowiadanie jest dziwne. Gdy spotkają się dwa różne światy, co się stanie, gdy w Sandomierzu pojawia się ekipa Friza? To opowiadanie jest mega na czasie. Jak potoczą się ich losy? Czy sławny ojciec Mateusz rozwikła sprawę, w którą jest wplątana cała ekipa? Jezu, nie mogę z tego wstępu XD. To jest pisane chyba typowo już dla Beki, ale nie będę ukrywać, że w sumie fabuła nie jest taka zła. Następnym razem po prostu zawołaj, a nie udawaj, że wszystko jest okej. Gdy tak naprawdę łzy cisną ci się do oczu z bólu, ale nie chcesz nic powiedzieć, bo ci wstyd, wyszeptał. Taki chłopak to skarb. Skąd on to k***a wie? Wyczytał z mojej łydki czy co? No, a ty nie wiedziałeś, że łydka powie ci wszystko? Tym optymistycznym akcentem zakończymy. Zapamiętajcie, zwracajcie uwagę na swoją łydkę, bo ona dużo wam może powiedzieć. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że troszkę poprawiłam wam humor. I pamiętajcie, że naprawdę bierzcie ten odcinek z takim przymrużeniem oka. Wiem, że część z tych opowiadań jest po prostu pisane tak typowo dla śmiechu, żeby się pośmiać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie dajcie łapkę w górę oraz napiszcie o tym w komentarzu na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!